Dobra, więc kontynuujemy naszą wspaniałą przygodę w Xenoblade Chronicles 3, odcinek numer 11. No i w dzisiejszym materiale przejdziemy na eksplorację. To jest Kolonia Czwarta, taki oto, taka miejscówka. Some place near the canteen, they said, but where was that? Do tych koszarów mieliśmy się udać, to jest właśnie ta główna misja, więc zobaczmy. No, jesteście? A ty kim jesteś? Jestem Solon. Należę do Kolonii Czwartej. Mam rozkazy od komandera, żeby przygotować wam jakiś namiot. Tak, żebyście mogli to wykorzystać podczas tego pobytu. Więc proszę bardzo, ugoście się jak w domu. Dobra, dziękuję. Jeszcze mi coś powiedział komandos, komander. Że pomogliśmy w zasadzie wszystkim z kolonii i że wiele wam zawdzięczamy. Myślę, że nie będę miał czasu, żeby zaglądać do was personalnie, ale jeżeli czegoś potrzebujecie, no to dajcie znać. W takim razie ja was zostawiam. Jakie przyjęcie wspaniałe. Wydaje się być miłą osobą ten Solon. Może w takim razie powinniśmy odpocząć? Pewnie. Myślę, że powinniśmy wziąć jakąś łaźnię, prysznic. Jeśli idziesz do łaźni, to ja też? Nazwała miłością, nie wiem, bohaterkę. To dziwne, dziwna sprawa. Może po prostu mów do mnie Juni, okej? Nie jesteśmy tak blisko. The consul we fought back there. Uh-huh. Oddly, he was strikingly similar to our own consul. Both sides are going to have consuls. Why is that odd? More accurately, not just similar. They're the same. They're the same? Are they really? Our colonies regard each other as enemies. But if the consuls giving the orders are the same, it means... It means? Hmm. Come on. Just spit it out, man. A consul's such a big deal. I thought they were everywhere, like your run-of-the-mill Noppon. Riku refused to let Remarco of Uni slide. Got that right. Noppon, a rare species world cannot live without. Protect at all cost. Leaving Noppon out of this, what's this mean? That these guys are mega suspicious? Yes. I suspect they may be more deeply involved than we thought. Involved how, though? With what? With the reason why we fight. With deciding our fate. Our fate. And the queens? You think... They're in cahoots? What can you tell us about your queen? I think we've only laid eyes on her once. Right? Yeah. At the homecoming, I think. She had long silver hair. Yep. Real dignified. Proper pretty wings, too. Wings? Like yours, Uni? Sort of, but they were much more of a shining white. Well... As for our queen, she was really elegant, refined and graceful. And her ears, they were super long. Up to here. Hmm. Guess that means our queen's a different folks, all right? The consuls are kind of like the queen's servants, right? The castles. Their role is to convey the queen's directives to the colonies, along with handling admin and decision making.
So what? If we explain the deal to the Queen, you think she might actually get the picture? Yeah? Pretty much. I don't recommend getting your hopes up. Oh yeah? The Queens sit at the very pinnacle of the hierarchy. So you think they won't even give us the time of day, huh? I'm saying they might be the same as the consuls, our enemy. What? Also, somehow that consul, he became Mobius. Or maybe Mobius is the consuls. The situation's already dire enough. It'd be best to temper our expectations. Is that so? Colony 4. Henceforth, all orders are rescinded. Eliminate Ouroboros at all cost. Make this known throughout the colonies. Ona jest w jakiejś masce. Zupełnie inaczej pewnie wygląda. Ouroboros has no place in this world. Their existence must be erased without a trace. Tamta w sumie wygląda jak może matka tej Mio, nie wiem, też ma właśnie takie uszy oraz białe, siwe włosy w podobnym stylu, więc to by było ciekawe. So, split into three units, our main troops go wide, and first to make contact withdraws? What are you, a coward? What was that? Huh? I asked you what you said. You think I'm scared, is that it? I'll have you know my plan is textbook. Drop it, Tyon! Let go! Colony 13 is a complete enigma. Our data is incomplete. It's just way too cautious, you clod. It's tedious and it's dull. Can you see that? If we don't eat now, we'll starve. We don't have the time to mess around! What does... Look, Tyke boy. I mean, we're Iron Lambda, yeah? The colony led by Commander Isard. And this is some no-name backwater. We hit from the side, and we hit hard. Am I wrong? What we need is momentum. Gotta play hard to win big! Right, I see. One team draws the sentries away, then the main force can strike en masse, where the flank will be left loosely defended. Seems optimal. Is that right, Tyon? Huh? Yes. Correct. All right. If that's your opinion, we'll approve it. Yes, Isard? Yes. If you say it'll work, I trust you. Happy, Tyon? Yes. Commander, strategist. It's almost time. The new consul should be arriving from the castle soon. Of course. On my way. My, that time already. Nimue, why are you still using that gizmo? Now that's not very polite, Isard. This mechanical gizmo is much more precise than the iris clock. And unaffected by the black fog. Right, Tyon? Huh? Right. Ciekawe, jakieś wydarzenia z przeszłości bohatera pojedynczego. Zobaczymy. I can't see a thing! Sergeant! Where are you? Sergeant! What?
What's going on? Should be an exit through the southern water vein. Head straight for that. And you, ma'am? We'll hold the line here. Keep them occupied. Begging your pardon, that's idiocy and certain death. Tion. You can't. You all still have a future. Until the day of your homecoming, please just live. And here. I won't. Don't do this, ma'am. Listen, I need you to live, Tion. You must. Flee for the colony. Tion, get moving! Hurry! How can I? Tion! Ma'am! Wszyscy powinni wyskoczyć, come on, nie wiem, po co tam poszli w ten dym jeszcze? Shouldn't have put so much stock in your irises, Kay. That is what you get. It's just bad luck. The plan was sound. If not for the black fog. It's all about the skin feel. You've only got eyes up front. That's why Kay lost. Sounds, the air, breathing. When you can feel all that, you don't need the iris. And for all that, you still slunk back, tail between legs. Are you forgetting that fact? He's awful forgetful, isn't he? So? I'm still breathing and I had a ball with them kids. Right until I had to scarper. Excuses a ten a penny. What are you implying? Excuse me? Is this a private party or can I interject? I was thinking I might head out alone next. Is that allowed? You want to see with your own iris, eh? Pretty much. Plus, there's Izzard in Colony Lambda, right? It'll be an extremely amusing situation, don't you think? Yeah, we'll have fun, I'm sure. Mamy jakiegoś kolejnego konsula, z którym będziemy się pojedynkowali. Zobaczymy jeszcze kiedy. Czy to jakoś będzie szybko? No, witam serdecznie, mamy już ranek. No, witam. Dobra, czyli wszyscy są już gotowi. Dostaliśmy jakieś słowo od Ethel jakiś czas temu. Chce nam coś powiedzieć. Powinniśmy pójść do Council Room, żeby to usłyszeć. Dobra. Powinniśmy przynajmniej podziękować za ten namiot. Dobra, w takim razie zobaczmy, co Ethel ma nam do powiedzenia. Czyli Council Room mamy tak zwany odnaleźć. Okej, czyli to jest to miejsce, w którym byliśmy już wcześniej. Właśnie ogromny statek. People in Colony 4 are certainly quick to accept things.
You lot sleep all right? Yeah, like a log. Thanks for the room. You cleaned it out just for us? Don't sweat it. Just a token from us higher-ups. My Iris's clock. I couldn't quite believe it. So I went outside, hunted down a hox as a test. And? Didn't get snuffle. The flame clock didn't show, and neither did any motes. Looks like it's real. Yeah. We were baffled too, at first. Anyway, we're all thankful to you. Flame clocks don't work so good when you're dirt. Hated having to worry about when my number might be up. Wait, dirt? I thought Ethel's rank was silver. It was when she saved our hides, wasn't it? Well, snuff happens. Kamaravi. Heard of him? Call him the Smouldering. The greatest warrior in all of Agnes. And a commander loves to spar with the guy. I know him. They say his spear technique is unparalleled. That, and he's an ace for honest pilot. Wow. So Kamaravi and Ethel were rivals. That's right. We fought against him who knows how many times now. Took our share of damage, but then so did they. At one time, one of his Pharaonis' knee joints blew clean out. Most likely it was a failure of maintenance. The commander could have ended it then and there. But no. Telling other people's tales again? Not very endearing. Cut it out. Commander! Apologies, Mom. I'm joking. Ethel? It became a tremendous scandal. The castle stripped our colony of our silver rank, demoting us to dirt. But look. They were made the lowest of the low, and still they chose to stick by me, even though it meant having to live day to day. That is why I must prevail over him. Huh? But you're... Free from the yoke of the flame clock, yes, certainly. However, this is another matter. What is it about, then? Hunger, pride, desire, joy, maybe. It's a little hard to put into words, but something along those lines. I haven't all the time in the world, and my troops understand this full well. For me, well... All of us, really. A rematch with Kamaravi is everything. And that will give purpose to the remainder of our lives. A purpose to life. Right, okay. On an emotional level, I could understand. Wow, really? I didn't say I agreed. I just see her point of view, that's all. All right now, let's put a pin in the philosophizing. When we talked last night, you said your destination was Swordmarch, as I recall. Right. Come along. Dobra, w takim razie mamy za nią zaraz pójść. O co chodzi? Może nam wytłumaczy, jak się dostać do tego wielkiego miecza, który wcześniej był w sumie widoczny na horyzoncie wiele dalej. To jest tajemnica tej serii. Ja osobiście nie grałem w poprzedniej części, więc nie wiem, co ten miecz oznacza, ale widziałem na różnych zwiastunach, gameplayach, że ten miecz był właśnie w tych poprzednich częściach i jest jedną z najważniejszych części fabularnych. Więc może się dowiemy jeszcze czegoś więcej o tym.
This right here is Sword March. Well, that part is common knowledge, I suppose. To get there, you have a few possible routes. Mainly the northern and the southern. And then, the direct route cutting through the ocean vortex. You don't say. That works. Nobody's done it before. Such a tease. You can try to approach it from sea or from air. But as soon as you're close to it, you'll end up being ripped to shreds. Trust me, it's not just the waves and the wind. We believe there's some other force at play there. And so, through elimination then, these two. And quite frankly, I wouldn't advise going north. Why is that? The road's dangerous, and it runs right past Agnes Castle territory. You'd have a hard time getting through. Tyann, turns out you were right. As always. Additionally, you are Ouroboros. If you face another colony, you may find the same thing happening as did with us. I'd feel safe betting on it. If you go south, the battle lines are relatively fixed. If you can proceed along this route, you'll get there in about 2 months. 2 months. But? There's more? Even if you reach the sword, this city, yes? It's hard to believe you would find it there. It seems far-fetched. How so? Once, we had to advance across this region ourselves. It was empty. Nothing but the sword piercing the landscape. And then, there's that word you mentioned, city. What could that possibly mean? Is it a person? Or a thing? When Guernica talked about it, it sounded kind of like a colony? I was pretty sure it was an object. Will you still go there, regardless? Yeah. That was the idea. For a chance to live on. Then there's no more to say. Boliaris. Mom? Our guests will be leaving soon. Let's give them any assistance we can. No worries. Feel free to use the facilities here at your leisure. Get ready for what's ahead. Mimi? Relax. We're just doing what Ethel said. Just using the facilities at our leisure. You have to eat, else you won't grow. It's just... Don't let them get to you. Yeah? Aww. Hey. What is this? It used to belong to my friend. He always wore it, till last year. Yes, he died, fighting against Colony Psi. You animals killed him. Shot him right here. Clean through. You're wrong! We're actually from Colony Gam... Mimi, what? If that's what you want... Go ahead and shoot. It's not like I'm a hard target. Now we're talking. Oh, what? You're nearly done anyway. Well, then keep your lousy embers. Die today or in 3 months' time, not much difference. just mind you don't get poisoned before your time's up. What a jerk. So uncalled for. Senna, it's fine. He was right. We did kill people. Maybe not his friend, but certainly others. We had no choice. If we hadn't have... We'd be goners. We had no choice. Yeah, that was clear until now. But not anymore. Right? Right?
Uh-huh. There's a chance we can make amends, even if we're misunderstood. On the house. Eat your fill, friend. Huh? We're dirt rank, remember? Life ain't easy here. But you did help. Besides, you gave us a choice. The choice not to fight. Now, we won't have to take others' lives. I've wished for this. And you made it true. Thanks for that. Dobra, więc co teraz? Wydaje mi się, że droga na południe będzie zablokowana skałami. Myślę, że może to zająć jednak jakiś czas. Może powinniśmy poczekać, aż to się skończy. A to bohaterka nie ma czasu. Mogę coś powiedzieć? Brzmi ciężko. Myślałam i myślę, że może być inna rzecz, którą możemy spróbować. Chodzi o kolonię czwartą. To nawet nie jest twoja odpowiedzialność. To nie o to chodzi, Tajon. Chodzi o to, że jeżeli widzę kogoś w kłopocie, po prostu chcę pomóc. Może to nie chodzi o odpowiedzialność dokładnie. To tak jak naturalna reakcja. Czujesz to nawet do swoich wcześniejszych wrogów? No tak o tym myślę. Przynajmniej teraz. Mimi, twoje serce jest tak duże, że każdy może sobie wziąć kawałek. Dobra, w takim razie może powinniśmy jakkolwiek pomóc. Czemu by nie? Ethel pomogła nam w sumie wcześniej, tak? Teraz możemy pomóc w zamian. Myślę, że to może pomóc w zdobyciu ich zaufania. Może zabijemy trochę czasu. Myślę, że mimo rację. Dzięki. No to rzeczywiście bardzo rozczulające, ale co chcemy dokładnie zrobić? Lan, samemu musisz coś wymyślić ze swoją energią, a nie zadawać pytania. Myślę, że może być to dla ciebie trochę ciężkie? Zaraz się pobiją. Jeśli chcemy to zrobić, prawdopodobnie powinniśmy zdobyć trochę inteligencji? No rzeczywiście, chyba tak. Jedna rzecz to chcieć pomóc, a druga to gdzie to zrobić. No więc w takim razie popytajmy po kolonii. Hmm. Cały czas dziwnie się z tym czujesz? Nie, nie o to chodzi. Cały czas jesteś zaniepokojona pomaganiem złym osobom? Trochę na to za późno, Love. Jeżeli będziemy chcieli zamieszać garnkiem, to nie wiem, wylejemy to do lewni, coś w tym stylu? Jeżeli chodzi o my, oczywiście chodzi o Lanza. Myślę, że może z tego wyjść naprawdę duży bałagan. Come on, to był taki, nie wiem, rodzaj powiedzenia? Dobra, w takim razie popytajmy po kolonii i zobaczmy, jak możemy pomóc. Tak, czyli mamy helping out, misję poboczną. Czyli możemy popytać wokół Ioni tych ludzi od Ion. Tam, gdzie znajduje się ta ikona informacji. Tam będą jakieś właśnie misje poboczne. To myślę, że chciałbym na przykład misję główną, powiedzmy. To gdzie miałbym wtedy właśnie wyruszyć? Ciężko nawet powiedzieć. W sumie nawet niczego nie widać.
main story. Standard quest, complete helping out. A, czyli misja główna to jest misją poboczną, się okazuje nawet. Czy jednak trzeba to wykonać. Dobra, w takim razie zobaczmy na przykład tędy. Tyle mamy potworów w okolicy. Attention, ZR. To było głupie, że tutaj bazę zrobiliśmy, dobra. Nie myślę, że med team were able to respond in time. Yeah, if this carries on, the wounded will just keep piling up higher and higher. No jeszcze można z jakimiś postaciami pobocznymi porozmawiać, już nie będę tego w sumie bardziej tłumaczył. No to już w sumie fajna sprawa, ale... Gather up info in Colony 4, mamy dalej misję. Czyli tym razem chyba z tej oto strony kolejna część tej misji, zobaczmy. Ale Sandra ma jakieś informacje dodatkowe? Jesteście tymi, którymi... o których Ethel mówiła. Tak jest, to jesteśmy my. Chciałbym dać wam odpowiednie przywitanie, ale niestety mam pełne ręce roboty. Brakuje nam personelu, jakichś zapasów medycznych. No i cały czas mamy nowych pacjentów. Przez jakiś czas było trochę ciężko, jak właśnie spadliśmy do tej gorszej dywizji. Czy nie masz wystarczająco zapasów medycznych, tak? No to wygląda. Jest taki prosty problem. Dobra, dzięki za informację. Tak, czyli to są problemy główne. Tak, czyli możemy słuchać jakichś rozmów tych postaci z kolonii, żeby zdobywać informacje oraz dodatkowe misje. No dobra. Discuss Colony 4 Issues. Musimy porozmawiać na ten temat po raz kolejny, się okazuje. Czy możemy odpocząć i w trakcie odpoczynku przedyskutować tą sprawę? Dobra, czyli w dyskusji można rozmawiać z innymi osobami zespołu, żeby... nie wiem, zobaczyć, co z tego wyjdzie dalej. Dyskusja, come on. Tak, czyli dyskutujemy na temat kolonii czwartej, co by dalej zrobić. Dobra, podsumowując... tak, czyli z jednej strony mamy potwory lokalne w tej kolonii. Jeszcze jest więcej ciężkich kwestii, na przykład tych medycznych. No właśnie, właśnie te kwestie medyczne są potrzebne. Adekwatnej opieki nie mają, się okazuje, ci wszyscy pacjenci. No, nie mają wystarczająco osób do pracy. No, to jest główny problem. Może potrzebują jakichś leków oraz bandaży? A to jest ciężkie do wykraftowania. W końcu jesteśmy jeszcze na jakimś pustkowym, więc ciężko to znaleźć. No dokładnie. Tylko kwestia czasu, aż to się wszystko skończy. Więc co, to jest nie do wykonania misja teraz? Musimy coś zrobić, tak. Chwila, moment. To nie może zadziałać, albo zadziała, co? Jeśli masz coś do powiedzenia, no to powiedz. Albo cię pobiję, co? Dobra, jeszcze raz. Co się stało, Tion? Masz jakiś pomysł? Chciałem powiedzieć, że nie ma gwarancji. Come on, powiedz. Potem pomyślimy. Dobra, rozumiem. Teraz już powiem. Że co? Co się stało? Oj! Możemy się udać do Gelgor Menhir chyba? To jest jakaś lokacja, jeżeli zdążymy, to będziemy szczęśliwi. Nie ma żadnego sensu.
Jeśli wyruszymy natychmiast, jak będziemy na miejscu, to wam opowiem resztę. Dobra, zróbmy tak, jak on uważa. Czy mamy misję poboczną? Mamy się chyba udać w jakieś inne miejsce, z tego co rozumiem. Hey, Yula! Got a second? What's up, Belliaris? It's the commander. What's the commander? Well, I haven't seen her for ages. Do you know where she is? I don't think we've seen her. Are you sure? You haven't seen her at all? Think very carefully. She wouldn't hesitate to die for the colony if it came down to it. And she's so strong that she'll bear any burden alone, however heavy. Look, if anything would have happened to her, then... Colony 4, then... we'd be... Okay, okay. Calm down. Ugh. Sorry. Got carried away. Yeah. Yeah, don't worry about it. Look, if you see her, just tell me, okay? Sorry to have kept you. Yeah. Co, wykonałem questa? Chwila, moment. To żeby było na tyle. A, czyli ten quest polegał na wykonaniu dyskusji. No, czyli możemy zmieniać te wszystkie questy. Pod wciśnięciem Y możemy zobaczyć, jakie jest zadanie obecne, informacje. Jeśli nie masz aktywnych questów, jeśli jakiś nowy ci się właśnie aktywuje, to zostanie autoaktywowany. A inaczej możemy zmienić to pod Y. W questach w głównym menu możemy wybrać z listy questów i wcisnąć Y, żeby zarejestrować. Galgul's menu is north of here. Dobra, czyli chyba będzie kilka questów pobocznych. No powiedzmy, że wykonamy ten, który jest teraz aktywny, czyli z tego co rozumiem, chyba ten pierwszy raczej. Czyli mamy się dostać do tej lokacji Galgor Menhir, tak zwany. Cokolwiek to oznacza i podobno mamy się pośpieszyć, nie wiem w sumie dlaczego. O kurde, co jest? Jeszcze jakiś ze mną próbuje zawalczyć, przeciwnik potężny. W sumie nie wiem, jak ja miałbym to teraz rozwiązać. O kurde! A ilość wrogów mnie teraz zaczynają gonić, no trudno. O, zostałem... Dobra, zostałem zamordowany po drodze na jednego hita, naprawdę. Dobra, to jest dosyć tajemna sprawa. Okazuje się, że mamy ogromną przepaść i nie wiem, czy ja tak zwyczajnie sobie zeskoczę. Kurde, ciężko to się jednak prezentuje. Oj, nie jestem przekonany. Jakim sposobem miałbym to teraz wszystko wykonać? Nie ma żadnej innej możliwości? Może jednak tędy mamy jakiś dodatkowy spadek. Myślę, że to będzie lepszym rozwiązaniem. Przy okazji chyba sobie zmienię na jakiegoś tanka, żebym sterował. A to jest chyba tankiem. Łatwiej właśnie przeskoczyć na jakieś kolejne tereny. No i proszę bardzo, akurat mamy jakąś dodatkową drabinę do odblokowania, to się z pewnością przyda. Tego szukałem. No, chyba trzeba zobaczyć niestety. Dobra, zobaczmy, kto to w ogóle może być. No to nie jest nikt super nadzwyczajny, szkoda w sumie czasu na takich wrogów. Więc od razu mordujemy. I'd say we were moving in sync, right, Tyon? Dobra, czyli to jest to cała drabina, z tego co rozumiem. Już wcześniej nie widziałem podobny mechanizm i chyba rzeczywiście. Dobra, czyli proszę bardzo, możemy to jakkolwiek zejść, proszę bardzo, wspaniała sprawa. Chyba nie ma możliwości, żeby jakkolwiek przyspieszyć. To jest maksymalne tempo.
Dobra, więc gdzie jest nasza główna misja? Tędy. O rany, mamy się jakoś o wiele wyżej dostać, czyli po takiej spirali trzeba będzie to wszystko wykonać. No ciężka sprawa, w sumie nie widzę tego oryginalnego wejścia, szczerze mówiąc. Może jakoś tędy rozpoczniemy, widzę jakieś pierwsze platformy. Nie, to też nam dużo nie zagwarantuje, no taka po prostu ogromna spirala. Jest mniej więcej widoczna, jak się na nią wdrapać. To co mamy na mapie też dużo nie pomaga, chyba tędy jakoś, o dobra. Też widzę początek tej eksploracji. No trochę w sumie szkoda czasu walczyć na takich pojedynczych wrogów. Dobra, z tym już chyba musimy zawalczyć, już nam nie darują dosłownie. No tak, powinno być to raczej dosyć proste. Jeszcze na plecach mamy jednego, kurde, ale jeszcze przeszedł nieprzyjemnie. W sumie co to za potworki, po raz kolejny jakieś tajemnicze skunksy, czy tam jak ich nazwać w ogóle. No też nie stanowią wielkiego wyzwania. Dobra, czyli udało nam się jakkolwiek powspinać i zaraz będziemy na miejscu. Czy w tym miejscu podobno będą te materiały? Tak bym obstawiał. A nie, to jest ta pani generał? Ethel? Oh, it's you. What are you doing here? That's what I was. Wait, look over there! No, co się stało? Czy to jakieś kontenery z zaopatrzeniem? Czasami właśnie się pojawiają od każdego punktu dowodzenia od zamków. Można w nich znaleźć przydatne przedmioty. Zawsze warto zwracać uwagę na ten czerwony dym. To znaczy właśnie te wspaniałe materiały. Jeżeli jakaś z postaci zobaczy ten czerwony dym, no to można pod ZR to wtedy zobaczyć. Dokładnie. Ale gdzie jest ten czerwony dym? Tamtędy? Attention ZR. A, czyli dopiero teraz spadł. Was that a supply drop? Yes, sent from Agnes. How can you tell? We got word that an advanced troop from Agnes had been seen in the area. And if they're in the middle of enemy territory, it has to be due to some kind of operation. The supply drop must be timed for the arrival of a main force. Funnily enough, it's that supply drop we're after. Did you know about the Agnian troops, Tyon? I've known about the presence of Agnian forces in this region for a while. I could never verify that supplies were being dropped, but I won't say I didn't suspect. Oh yeah? Well, looks like I can verify it now. From the way that you're talking, it sounds as though you're after supplies too. Well, medical supplies specifically. We thought Colony 4 might need them. I see. Then it looks as though we happen to have the same goal. Really? Boliaris was looking for you. You didn't actually come alone, did you? I actually did. Your understanding of the situation is correct. And I can't risk any more casualties. So you thought you'd go and take care of this yourself, huh? In that case, we... I said I couldn't afford any more casualties, and that includes you. I appreciate that you're willing, but Colony 4 is my responsibility. We want to work with you, Ethel. Be that as it may. We've already made our minds up. That's why we're here. You might end up having to cross swords with people from your own country. Talking about avoiding casualties, you know that includes you too, Ethel, don't you? Huh.
I yield. I can't very well refuse you now. Don't worry, Ethel. We're not who we used to be. Yeah, we won't drag you down. Then if we're agreed, let's hurry and pick up those supplies. Apologies. And thank you all. O, zaraz, czy Ethel wchodzi do naszej ekipy? O kurde. Czyli są specjalne postacie nazywane bohaterami, które mogą dołączyć do zespołu, mogą z nami podróżować, no i wtedy będą nam pomagały w walce. Head for the smoke rising from the container. That's our drop point. Roger, Dodger. Let's go pick it up before someone else does. Getting dark already. Tak, czyli mamy nawet statystyki tej bohaterki, na 16 poziomie jest jedynie. Spodziewałem się, że będzie ona jakaś super, dosłownie potężna, na jakimś 50. No bo wcześniej musieliśmy na nią walczyć przez, nie wiem, przez jakieś 15 minut. Jak była walka z tym bossem, ale teraz, nie wiem, nagle chyba osłabiła swoje staty. No niestety. Whoever thought that we would join forces like this? Not me. It's really unexpected for us too, Ethel. Tu jeszcze jakieś ogromne kontenery przy okazji. O, rany! Walka z dwoma przeciwnikami? No dobra, spróbujemy. To może być dosyć poważnym pojedynkiem. Patrzcie, jak właśnie obrywamy już od razu. Ajajaj. Ten Tion prawie zginął od razu, ale mamy w sumie tą Ethel, więc no czuję się trochę bardziej pewnie. Spróbujemy. Jednego zamordujemy, to powinna być już powinna być wygrana. No nie, ale nasze supporty jak obrywają, urany! Ale beznadziejnie. Jeszcze jakoś żyją, całe szczęście. Uuu, patrzcie na to, jeszcze się połączyli. Yoni i Tion. Tego się nie spodziewałem, że to w ogóle jest możliwe. Że same będą podejmować takie decyzje. Ciekawa sprawa. W sumie też dobra była decyzja, bo oboje byli super low. Co bym niby tak wykonał. Więc nie, muszę przyznać, że sztuczna inteligencja w tej produkcji jest naprawdę na wysokim poziomie. Zawsze tam dobre decyzje w sumie podejmują. Dobra, nowa ranga, wspaniała sprawa. I przy okazji, o właśnie, mogliśmy send off. Such is the officer's duty. To zawsze tamten bohater wykonuje ten. No a. Ta Mia z kolei nie musiała? Nie wiem, ciekawa sprawa. Ona też jest tym officer tak zwanym. Dobra, jakkolwiek daliśmy radę. O rany, ale stromo. Chwila, moment, jak się w ogóle stąd wydostać? Ciężka sprawa, wszędzie jest super stromo, niestety. Może jakoś tędy? Come on! Ale się gra laguje. Dobra, no około tędy przejdziemy i może coś z tego jeszcze wyjdzie, kurde. Kolejne kontenery przy okazji również jest całkiem dużo warte zazwyczaj. Dobra, jeszcze to sobie sprawdzimy. No, nawet nie musiałem walczyć, dobra. Wspaniała sprawa. Mamy jeszcze te żyrafy, ale one w sumie są dosyć pasywne, a nie, teraz zaczęła mnie atakować. Dobra, w każdym razie warto to już chyba pominąć prędzej. No ale pytanie, jak dalej mamy się właśnie dostać na górę? Ciężka sprawa właśnie. Nie widzę jakiegoś odpowiedniego przejścia, przy okazji jakieś kolejne chyba ptaki do załatwienia oraz kolejny człowiek, kolejny trup. Więc podobna sprawa. No, z kim ja się teraz pojedynkuję, z tym ptakiem, ale chyba szkoda czasu. Kurde, ale jak miałbym tak nisko zaskoczyć teraz? Kurde.
Może przy pomocy tej jaskini. Wydaje mi się, że to może być optymalna opcja. Ojej, ciężka walka się szykuje, nie wiem. Chyba muszę z tym kolesiem zawalczyć, nie ma innej opcji. Dobra, spróbujmy. A, powinno to raczej wyjść dosyć szybko, jak sami widzicie. Z takimi wrogami już sobie dosyć szybko można poradzić na tym poziomie. Dobra, ale teraz pytanie, jak się w ogóle dostać niżej? Może trzeba by było jakkolwiek zeskoczyć, ale to jest super ciężka sprawa. Dobra, spróbuję. O, i tyle. Ale co, reszta przetrwała. Gdzie jesteśmy? Z drugiej strony teraz. O rany, ale beznadziejnie. Ej, nie wiem, jak się dostać na drugą stronę. Nie mam zielonego pojęcia dosłownie. Ale głupio. A chwila, moment, tędy jest przejście, właśnie znalazłem pod L2, można kliknąć oraz Show Quest Road. To jest właśnie dobrym rozwiązaniem, proszę bardzo. Aj, czy nie zauważyłem, że można tak o wiele niżej jeszcze zeskoczyć i... O, tędy znajdują się takie pojedyncze, nie wiem, zjeżdżalnie jak na basenie. Okej, dobra. No tak, to z pewnością przetrwamy. Też sporo oberwaliśmy. No i tak, mam misję właśnie tędy. O, szalone wilki! Nie ja tak prosto. Hej! Something's not right. What do we do? No time to daydream. We have to hurry! Ethel! You're right, Noah. We have no time to waste. Let's rout those nuisances. Dobra, w takim razie jestem jeszcze czegoś zainteresowany. Co by się stało, jeżeli bym tak zmieniał postacie i zagrał jako Ether? Jest taka możliwość w ogóle? Nie, nie da rady niestety, a już myślałem, kurde. Dobra, kim ja teraz próbuję w ogóle zagrać? Niech będzie ten tank. Wow, to się dzieje całkiem sporo, już nawet nie wiem, na kogo teraz walczymy. No zawsze możemy się jeszcze połączyć w tą lepszą postać, zobaczmy. O, teraz mamy dwa mechy. No to już raczej chyba powinniśmy dać radę. Jakieś straszliwe obrażenia dosłownie. No kto by się spodziewał, może na wilków trzeba będzie jakieś mechy odpalać. Ciekawa sprawa. Jeszcze tamta Juni albo tamta dwójka powinna się jakkolwiek połączyć, jeżeli będzie taka opcja, kim ja w ogóle teraz gram. Dobra, teraz? Nie, nie mogą niestety. Ajajaj, co to wygląda? No dajcie spokój, nie chcę umierać na takich wilków, no to wstyd jest dosłownie. Chwila, moment, kto jeszcze w ogóle żyje z naszej ekipy? Naprawdę. Nie mogę, generał został załatwiony przez bandę wilków, co to ma w ogóle znaczyć? Jakoś się totalnie nie skupiłem na tej walce. Nie, bo jestem na off-klasach, dlatego, ale no i tak powinniśmy dać sobie radę, come on. Dobra, na głównych klasach to powinna być już super wielka prościzna, więc taktyka, fokus, atak, niech się wszyscy na jednym najlepiej skupią. Bo to jest wielka różnica, grając na tych głównych klasach, a na off-klasach. Teraz powinno to wyjść o wiele szybciej. Jeszcze skupmy się na jednym wrogu. I tak, to są zazwyczaj mocno niedoświadczeni ci bohaterowie i tak to głupio wygląda.
Więc te główne klasy myślę najlepiej włączyć przede wszystkim przy jakichś trudnych walkach, a tak to inaczej trzeba podejść zaraz. Ta dwójka sobie sobą radzi, muszą się połączyć, nie ma innej możliwości. Rozegrajmy chwilowo tym supportem, ale kurde. Ciężki jest jednak ten pojedynek, muszę przyznać. Jakieś pojedyncze wilki, ale ciężka sprawa. Rozegrajmy może DPS-em. To już mamy chyba ostatniego? To oczywiście. No szalone te wilki, akurat w dużej ilości chyba się znajdowały, dlatego tak to ciężko wyszło. Dobra, po robocie. Phew. Glad that's over. Yeah, just one thing left. Ethel. Huh. What? Take your wounded and get out. Huh. Leave, now. Did I do the right thing just now? As a Kavesi commander? There was never a reason for any of us to fight in the first place. You did the right thing, in my opinion. The actions you believe to be correct don't always lead to good outcomes. Some situations aren't salvageable. That's the nature of war. It's beyond anyone's control. Ethel? I'm sorry. What a tedious thing to talk about. We'll recover the supplies and head back to Colony 4. I'm afraid I'll need you all a while longer. I really hope we find some medical supplies. I'd better send them off. No tak, to trzeba odesłać jeszcze. Wspaniały kontener, patrzcie jaki wielki. Hurry back to Colony 4. I bet Boliaris is crawling out of his skin with worry right about now. Dobra więc, to było w sumie na tyle, jeżeli chodzi o tą lokację, więc wracajmy się do tej kolonii i zobaczymy jak to będzie wyglądało dalej. Dobra więc, proszę bardzo, jesteśmy na miejscu i zobaczmy, jak tam dalej z tą misją. Commander? Commander! Commander Ethel! I looked for you everywhere. Where in blazes were you? I went to fetch medical supplies. Distribute them to the med team. Yes, ma'am, I'll... wait. No. Oh, no. No, you don't. I'm sorry for making you worry. Just, please. I did this for everyone. I understand your feelings, but... Ugh. Well, I suppose at least you're unharmed. That's twice you've helped me out. I owe you another one. Nah, don't worry about it. We were acting of our own free will. Then to reward your efforts, I'll work on getting our injured up and about again. Come, Boliaris. Coming.
Ethel. Hmm? What's wrong, Noah? I was thinking about what you said. The actions you believe to be correct don't always lead to good outcomes. Hmm. If someone like you says it, then I don't doubt it's probably true. But back then, you helped us. You saved us. You risked your life. Thanks to you, we're alive right now. I can say with certainty that's a good outcome. That's the only thing I'm certain of, actually. Noah, you... And we never properly thanked you. Huh, so we didn't. Oh, yeah. Silvercoat Ethel, we want to formally thank you for your courage. I can hardly recognize the three of you. I'll continue to do my best to live up to my nickname. Dobra, czyli quest poboczny załatwiony. Proszę bardzo, wspaniała sprawa. May our alliance last. Zaraz dodam nowego bohatera, co to w ogóle oznacza. Okej, czyli mamy nową klasę. Flash Fencer, Roll Attacker, czyli używanie jakichś buffów jest dobrym rozwiązaniem, zanim zaatakujemy. Czyli niektóre arty będą zwiększały atak, więc na samym początku warto z ich korzystać. Dokończ misję bohatera, żeby móc odblokować tą postać, żeby dołączyła do zespołu. Czyli jeżeli zwiększymy połączenie z tym bohaterem, to nam pozwoli, żeby inne postaci również się uczyły umiejętności tej klasy. No jeszcze można zmieniać ubranie, się okazuje. Chwila, moment. Jak to będzie wyglądało w praktyce? Dobra, to teraz zobaczyć. Characters. Proszę bardzo, mamy clothing. Możemy zmienić ubranie tego bohatera. Ha, teraz jak wygląda? Military uniform. Są jeszcze jakieś inne ubrania wspaniałe, patrzcie na to. To się jakoś dużo nie różni akurat. Wszystkie na biało, powiedzmy. Dobra, więc jakoś jeszcze zmieniłem się, jeżeli chodzi o wygląd na przykład u tego Noah. Więc w sumie fajna sprawa i teraz będzie kolejna misja główna, jeżeli tędy przejdziemy, tak? No dobra, to już zostawię na kolejny materiał. Więc jeżeli interesuje was kontynuacja, to polecam zostawić lajka, suba oraz dzwonka. No i w sumie to było na tyle, ja się z wami żegnam, do jutra!